teren, który dawno temu, jeszcze za czasów niemieckich, a także i powojennych polskich, był terenem, gdzie uprawiane było przetwórstwo tej ziemi, czyli wszystkich jeżyn, warzyw, różnych owoców i tak dalej. Tu były robione dżemy, tu były robione wszelkie, prawda, marmolady. Tu były także robione tanie wina, nie? Z jabłek, które były spadowe i tak dalej. Były tu silosy. No i tak jak wspomniałem, to były wszystkie takie stare zabudowania poniemieckie, nie? Należało to do spółdzielni Samopomoc Chłopska. We Wrocławiu, no z oddziałem w Obornikach Śląskich, chociaż teren sam cały nie był przekazany Samopomocy Chłopskiej Obornikom dla Obornik, tylko był terenem należącym do dyrekcji, czyli do Samopomocy Chłopskiej we Wrocławiu. No i to wiem z opowiadań, że no władze, prezesi Samopomocy Chłopskiej postanowili wybudować tutaj fabrykę słodyczy. I taką fabrykę zaprojektowali w takim stanie, jak ona tutaj istnieje. Ja jako budowlaniec, posiadający uprawnienia budowlane, zgłosiłem swoją osobę na kierownika budowy i objąłem ją tutaj 1 września 1977 roku. Ta inwestycja wówczas była już rozpoczęta. Były już wykonane prace ziemne, prace fundamentowe, nawet było część szkieletu zrobionego w parterze. No i budowaliśmy to dość długo, bo to były takie czasy. Budowaliśmy to 4 lata. Odbiór odbył się tego budynku i całej w ogóle produkcji, całej wewnętrznych urządzeń, infrastruktury z pełnym wyposażeniem w czerwcu 1981 roku. No oczywiście tak, na każdym piętrze odbywały się inne produkcje. Na samym dole była taśma produkująca wafle. Była to technologia i maszyny sprowadzone z Austrii. Te wafle produkowane były do samego końca istnienia tej fabryki. I były bardzo dobre, były rozchwytywane. Przeniesiono tu także produkcję też Samopomocy Chłopskiej, która podlegała tej fabryce z Sobótki ptasiego mleczka. No i na tych różnych piętrach były też różnego rodzaju cukierki, a więc także groszki, różnego rodzaju, prawda, owocowe cukierki, miętowe i tak dalej, nie? Różne. Ale to było moim mniejszym zainteresowaniem. Ja tylko się interesowałem tutaj sprawami budowlanymi. W 1981 roku, przed rozpoczęciem drugiego etapu, czyli etapu magazynowego i takiego socjalno-bytowego, który jest od ulicy tam Kościuszki, no zrezygnowałem z pracy w tutejszej firmie. Budowała to taka firma, byłem zatrudniony w firmie Zakład Inwestycji i Budownictwie. Budownictwo to jest w skrócie ZIBY nazywane i to były takie budowlane oddziały właśnie spółdzielni Samopomoc Chłopska, tej organizacji ogólnokrajowej, bo Samopomoc Chłopska to jest organizacja krajowa i ona, Samopomoc Chłopska, była powołana po wojnie dla handlu i produkcji, jakby można było powiedzieć, w małych miastach i na wioskach, bo w miastach to było społem.